Ja mam po części pytanie dla obu panów redaktorów, jeśli było to wcześniej poruszone, to przepraszam. Czas jakiś temu strona ukraińska zablokowała ustalone wcześniej ekshumację, po prostu nie wyraziła zgody. Nie wiem, czy to był IP, czy ktoś inny. W każdym razie oni powiedzieli, że przygotowywana tam wyprawa nie może się odbyć z jakiegoś tam względu i jakoś niedługo potem, proszę mi opowiedzieć, jeżeli się niedługo potem, może tydzień, może dwa, nagle Białorusini powiedzieli, że w sumie my się tam staramy o te ekshumacje związane z listą katyńską, tą białoruską, że one w sumie mogą się teraz odbyć, czyli dla mnie to było tak trochę, ci się nie zgodzili, a ci się nagle zgodzili. Pytanie do pana Leszka, czy te ekshumacje mogą coś nowego wnieść, czy w ogóle jakaś faktografia z jednej strony, a z drugiej strony do dyrektora Michałkiewicza, czy on uważa, że pod aktualną polityką jesteśmy w stanie ułożyć sobie tak sąsiada z nimi i z Białorusinami, i z Ukraińcami, żebyśmy mogli szukać swoich żołnierzy, swoich obywateli w obu tych krajach bez żadnych takich przeszkód, że jesteśmy w stanie to wyegzekwować. Dziękuję. Jeśli chodzi o te sprawy polsko-ukraińskie, to rzecz wygląda następująco, że po roku 1989 Ukraińcy mieszkający na terytorium obecnej Polski postawili wiele pomników i pamiątków w miejscach, gdzie na przykład nie było pochówków. Oni w ten sposób upamiętniali jakieś tam bitwy, walki, UPA z jednostkami polskimi. I to nie było legalne, nie było zatwierdzone, nie uzyskali na to żadnej zgody, ale przez wiele lat to istniało. Ponieważ lokalne społeczności zaczęły myśleć o tym, co się dzieje w sprawach polsko-ukraińskich po tych ostatnich latach i wydarzeniach, a to jest wyjątkowo silne działania antypolskie, także na Ukrainie wobec mniejszości polskiej, gdy dochodzono do dokumentów, że w danym miejscu upamiętnienie nie dotyczy ofiar, nie ma tam grobów, jest to tylko jakiś pomnik, kupa jeszcze z polskimi ozdobami, uzyskiwali zgodę na rozbiórki i tego dokonywali. Całkowicie zgodnie z polskim prawem, z moralnością. Tak jak mówię, to nie było niszczenie cmentarza. W związku z tym strona ukraińska wykorzystuje to w tej chwili, tak jak wy, nie odbracie tych pomników, jak tego nie postawicie ponownie, to my wam nie pozwolimy na ekshumację. To nie są sprawy na tym samym poziomie. To nie są sprawy niedozarne, równoważne. Tym, że Polska nie prowadzi normalnej polityki wobec obecnej Ukrainy. To jest cały czas ta postawa jakby na kolanach, uznawanie, że to są ludzie, którzy bardziej czegoś potrzebują, więc my im musimy dawać, a jeśli oni ze swojej strony nie robią tego, co byśmy chcieli, to my musimy poczekać. To jest jak z pożyczkami. Około 5 miliardów złotych różnego rodzaju pożyczek poprzedniej ekipy i obecnej, ze wskazaniem, bo my wiemy, że oni są biedni i nam nie oddadzą, ale my nie musimy pomagać. Korupcja na Ukrainie jest czymś dla nas niewyobrażalnym. Więc większość tych tzw. bezwzględnych pożyczek pójdzie nie tam, gdzie powinna iść. A my się z tym wszystkim zgadzamy. Jeśli akceptujemy działania ukraińskiego IPN, który nie prowadzi badań historycznych, tam są bardziej takie tego typu wynaturzenia, że Ukraińcy są wszędzie, zawsze, na całym świecie, założyli pismo, stworzyli filozofię grecką, no nie wiem co jeszcze, może kilka tysięcy lat temu w kosmos latali, a to jest przyjmowane jako coś rzeczywistego. Oni potrzebują fundamentu, potrzebują legę, potrzebują czegoś, co będzie fundamentem tego od niedawna istniejącego państwa. Mają bardzo niewiele rzeczy. Sić zaporowską, czyli kozaków, ale to jest dosyć odległe w czasie. Te wszystkie rzezie, które tam następowały, poematy, które później pisali ich poeci, gdzie rezanie Laków i Żydów było czymś najbardziej oczywistym, to jest piękna literatura dla nich. A z najnowszej historii to jest UPA, Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Jako wzór odniesienia, jako ten fundament moralny i polityczny nowego państwa. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów miała dwie nazwy. Poprzednią, do 1929 roku, jako organizację ukraińskich faszystów. Ale im się wydawało, że jest za mało atrakcyjna nazwa, za mało zawiera w sobie treści i zbyt uniwersalna, to faszyst był wszędzie.
Więc to była cała organizacja ukraińskich nacjonalistów. Niedawno byłem we Lwowie, akurat była 75. rocznica założenia UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Widziałem we Lwowie te przemarsze tych ludzi rzeczywiście wiekowych, często prowadzonych pod ręce i gromadę młodzieży umundurowanych lub ozdobionych ich kolorami. I ta młodzież robi, nie pokażę tu, bo to jest nagrywane, tam to jest zupełnie naturalne. I plakaty na mieście, billboardy, gdzie obwieszeni medalami ci rezumy, bo dla nas to są rezumy, że kiedyś pracowali w Igłanie. Dzisiaj są wydane jak państwa. I jeśli polska strona na to nie reaguje, jeśli polska strona zgadza się na to wszystko, jeśli Polacy nie są w stanie załatwić dla Polaków tam mieszkających elementarnych rzeczy, jest kilkadziesiąt szkół z językiem węgierskim, kilkadziesiąt szkół dla mniejszości rumuńskiej na Ukrainie, a my mamy 4 szkoły poza Lwowem i 2 we Lwowie, one powstały jeszcze za rządów sowieckich, a za nowej Ukrainy, gdzie mamy tak podobno znakomite stosunki, gdzie jesteśmy w stanie wyeksportować doktora Balcerowicza, ministra Nowaka, wielu innych, nie jesteśmy w stanie załatwić dla ludzi tam mieszkających, przywiązanych cały czas do polskości, elementarnych spraw. To państwo nie stoi na wysokości zadania. To państwo nie robi tego, co robić powinni. Mówiąc o ekshumacjach, to co pan poruszył. Oczywiście zawsze jest tak, że to jest sposób dochodzenia do prawdy. Mówiąc o tych zbrodniach, nie tylko popełnionych na Żydach, ale jakichkolwiek innych, to zawsze jest poszukiwanie ciała, obdukcje, sprawdzanie, czy różnego rodzaju badania, jeśli są jakieś resztki, szczątki osób utopionych, gdzieś zagrzebanych przez 20-30 lat przez jakiegoś mordercę. Poszukuje się ciała, następnie prowadzi się badania, żeby dojść do prawdy. Nawet jeśli sprawca się do wszystkiego przyznaje, to i tak obowiązkiem prokuratora jest szukanie dalej, znaleźć jak najwięcej. W sprawach, które mają wymowę także polityczną, ideologiczną, tak jak Jedwabny i inne, czy Bogdan Bielecki, takie badania są niezbędne, żeby to zrobić. Nie to, że mogą, że pomogą, tylko są niezbędne do wyjaśnienia i do tego dojścia do prawdy. Ale strona polska się na to nie zdobywa, bo zmieniają się ekipy, zmieniają się władze, zmieniają się rządy, ale w tych sprawach stoimy cały czas na tej samej pozycji. Profesor Kieleszczuk powiedział, że o tajemnicy Jedwabnego zna, ale zabierze ją do grobu, przez co dał do zrozumienia, że wszystkie ustalenia z tamtego okresu, których on był patronem i zwornikiem, są nieprawdziwe. Bo jeśli jest tajemnica, jeśli on tego nie chce powiedzieć, to co opublikowano, to co powiedziano, jest nieprawdziwe. I nie jest to człowiek gdzieś objęty jakimś ostracyzmem, nie chcesz powiedzieć, no bo w końcu na to, którego nie weźmiemy, pan sobie ma dumę nie wkręci. Ale nie chcesz powiedzieć, coś ukrywasz, to nie możesz pełnić takiej poszlakowanej funkcji, jak sędzia Trybunału Konstytucyjnego. To powinna być osoba poza wszelkim podejrzeniem w jakiejkolwiek sprawie, ale u nas można. Ekshumacje są koniecznością. Przy obecnej technice, w stanie medycyny kryminalnej, możemy się dowiedzieć bardzo dużo. Nawet z tego, co zrobiono początkowo w tych pierwszych godzinach Jedwabnej, gdzie okazało się, że nie ma tyle ofiar, nie zostały tak zamordowane, że są kulki w szczątkach tych ludzi, Polacy nie mieli broni, że jest złoto, srebro, obrączki, pierścionki, nikt ich nie okradł, że zwłoki nie były zbezczeszczone. To wszystko dało nam powód do tego, żeby zbadać to do końca. I tych badań nie ma. Czyli każda kolejna ekipa tak jakby albo nie chce, albo nie może, albo jedno i drugie. Zrobić tego, co powinni. Dlatego mówię, to są naciski z naszej strony niezbędne. My tego chcemy. Mamy prawo żądać, mamy prawo oczekiwać, mamy prawo wymagać od instytucji państwowych, żeby robiły to, do czego są powołane. Myślę, że różnice, wyjaśnienie różnicy między Białorusią a Ukrainą jest proste. Te zbrodnie na terenie Białorusi popełnił albo Związek Sowiecki, albo Niemcy. Natomiast nie białoruskie państwo, ani żadne ugrupowanie polityczne, które dzisiaj tam funkcjonuje. Tymczasem, jeśli chodzi o Ukrainę, sytuacja jest odwrotna.
tam ten ludobójstwo na ludności polskiej dopuściły się czynniki ukraińskie, motywowane ideologicznie i to ideologią, która w tej chwili jest taką dominującą ideologią tego państwa. Nie tylko zresztą tego państwa, ale i ukraińskiej diaspory światowej, bo ukraińska diaspora światowa jest znacznie lepiej zorganizowana, znacznie bardziej zdyscyplinowana niż, dajmy na to, Polonia zagraniczna. Miałem okazję się o tym przekonać podczas pobytu w Ameryce. Niedawno byłem w Kanadzie i tam w Toronto jest siedziba Światowego Związku Ukraińców. Rozmawiałem w Ottawie z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który zresztą był tam atakowany za takie próby współpracy z Ukraińcami. No i zapytałem go, czy w Światowym Związku Ukraińców są jakieś inne jeszcze kierunki ideologiczne poza banderowcami. A on powiedział, nie tylko nie ma, ale jakby się któryś ujawnił, to ma przechlapane po prostu i nie tylko w Związku Ukraińców, ale w ogóle. Więc jest to zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych, jest to diaspora bardzo, znaczy całkowicie zdominowana ideologicznie przez banderów. Tu co do tego nie ma wątpliwości. Mało tego, w grudniu 2006 roku Światowy Związek Ukraińców z siedzibą w Toronto właśnie wydał taką odezwę do ówczesnego prezydenta Juszczenki, żeby rok 2007 był rokiem upamiętnienia operacji Wisła. I autorzy tej odezwy sugerowali prezydentowi Juszczence, żeby głównym obszarem upamiętnienia operacji Wisła było, jak to oni tam w tej odezwie sformułowali, ukraińskie terytorium etniczne. Przez co rozumieli województwo podkarpackie, część województwa małopolskiego, mniej więcej do Nowego Sącza i część województwa lubelskiego. Tak to wygląda. I rzeczywiście takie rzeczy były. Znam, mam relacje przynajmniej z jednej miejscowości, to proboszcz miejscowy mi tam opowiadał, że taka rekonstrukcja historyczna została przedsięwzięta, polegająca na tym, że mężczyźni w mundurach polskich ganiali po krzakach za babami i dziećmi w ukraińskich takich strojach ludowych, po czym tam w takim z nieopisanym lamentem prowadzili je do samochodów i tam wywozili w nieznanym kierunku. To za pieniądze Rzeczypospolitej Polskiej te rekonstrukcje historyczne się odbywały. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o ocenę, tutaj pan Żebrowski już powiedział, ja dodam od siebie, że postępowania polskich władz wobec Ukrainy nawet nie można nazwać polityką. To postępowanie nie zasługuje na tę nazwę, dlatego że polityka powinna mieć jakiś cel. A tutaj tego celu nie podobna się dopatrzeć, bo to postępowanie polega na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co zrobi rząd w Kijowie. W ciemno, nawet nie wiemy, co oni zrobią. Ukraińcy natomiast dosyć dobrze opanowali sztukę obcinania kuponów od prezentowania wizerunku Ukrainy na świecie jako państwa specjalnej troski. To tak jak dziecko takie trochę upośledzone na przykład umysłowo, no lepiej się z nim nie drażnić, nie sprzeciwiać mu się, bo nie wiadomo jak ono zareaguje. To mniej więcej to jest takie państwo specjalnej troski. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to stosunki polsko-ukraińskie. Właśnie trudno powiedzieć, czy władze państwa polskiego tam rozmawiają z właściwymi osobami. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że oficjalne władze, na przykład pan prezydent Poroszenko, ja nie wiem, czy on kontroluje sytuację w swoim państwie, nad którego czele stoi.
ilustracją tego, że on wcale nie może nie kontrolować sytuacji tam, to jest incydent z przełomu stycznia i lutego tego roku, kiedy to prezydent Poroszenko ogłosił stan klęski energetycznej na Ukrainie. Spowodowana została tym, że transporty węgla z Zagłębia Donieckiego zostały przerwane do ukraińskich elektrowni. No i a dlaczego zostały przerwane? Właśnie wtedy. Dlatego, że jeden z ochotniczych batalionów, bo przez cały czas, mimo tam wojny i tak dalej, to te transporty tam docierały bez żadnych przeszkód. Z Zagłębia Donieckiego, z kopalni w Zagłębiu Donieckim. Jeden z ochotniczych batalionów te transporty zablokował pod takim patetycznym uzasadnieniem, że lepiej zmarznąć, godnie zmarznąć, niż grzać się w hańbie. Ale tak naprawdę chodziło o to, że te kopalnie donieckie należą do takiego oligarchy tamtejszego, Rinata Achmetowa, bardzo bogatego człowieka. Natomiast batalion był na usługach innego oligarchy, notabene żydowskiego pochodzenia. I tamten po prostu doszedł do wniosku, że nie będzie Achmetowowi pozwalał na robienie interesów z tym. I prezydent Poroszenko nie był w stanie odkręcić tej decyzji. Ten batalion ochotniczy w służbie tego oligarchy zablokował skutecznie dostawy węgla do ukraińskich elektrowni i prezydent Poroszenko był bezradny, mógł tylko ogłosić stan klęski energetycznej. Nie mógł tego batalionu zdyscyplinować. No więc pytanie jest, co on w ogóle kontroluje? Czy to nie jest przypadkiem jakiś taki dyrektoriat oligarchów, którzy tam wystawili na czoło jakiegoś takiego, powiedzmy, Lecha Wałęsę czy kogoś takiego. No i on tam pełni obowiązki prezydenta tam. Mówiąc nawiasem, prezydent Poroszenko też prowadzi interesy z Rosją, ma tam fabrykę czekolady. No i może zagrozili mu, że mu nie kupią czekolady. Także no właśnie trudno powiedzieć, jak to wygląda. Natomiast nasze zachowanie naszych władz, powiem, dopiero ostatnio pan prezes Kaczyński jakoś odzyskuje poczucie rzeczywistości, czy sprawia takie wrażenie, jakby odzyskiwał poczucie rzeczywistości, no bo skrytykował prezydenta Poroszenkę za, cytuję, chamską niewdzięczność. No o, to bardzo, tak w języku takim dyplomatycznym, to bardzo ostre sformułowanie, chamska niewdzięczność, w dodatku chamska, no to już całkiem źle, no ale to pokazuje rzeczywiście, tak jest, rzeczywiście tak jest. Te polskie umizgi są kwitowane właśnie taką niewdzięcznością. No, ale to dlaczego mają być wdzięczni, kiedy oni najwidoczniej uważają, że Polska powinna tak robić, ponieważ no, Polska przynajmniej do niedawna robiła wszystko, co kazali nam Niemcy, no to oni z Niemcami rozmawiają serio, a z nami już nie muszą, więc tak to wygląda.